Hi guys, Paweł here. Welcome to another quick video lesson today. As you can see, we will cover some clouds, some vocabulary. You will learn names of Polish clouds. This is actually a course for Polish language beginners, available at Repeto.org. If you want to watch all the videos in this series and do some additional vocabulary exercises, please visit that website. I will leave the link in the description. One more thing, I will try to speak more Polish because I think it's going to be more useful for you guys, so it's going to be pretty obvious I will describe each item and will give it uh, the name and write this name below. OK, zacznijmy od wpisania tytułu. Ubrania męskie i damskie. Men's and women's clothes. I pierwsze ubranie to garnitur. Garnitur. On się składa z dwóch części. Pierwsza część to marynarka, marynarka, jacket i spodnie. Spodnie. I tu po prawej stronie są też drugie spodnie. Brązowe spodnie. Ok. Następnie mamy okulary. Okulary. I biała koszula. Koszula. A po prawej stronie jest koszulka. Koszulka z krótkim rękawem. With short sleeve. Z krótkim rękawem. Koszula i koszulka. Ok. Potem mamy buty. Buty. I na dole są buty sportowe. Albo trampki trampki to sneakers buty sportowe trampki po lewej są rękawice albo rękawiczki rękawice lub rękawiczki i podobnie jest yy, skarpety i skarpetki skarpety albo skarpetki elegancka muszka po prawej stronie i czapka nieco wyżej następnie pasek pasek po lewej na dole żółty płaszcz płaszcz i bluza z kapturem bluza z kapturem kaptur to hood krawat krawat i niebieskie szorty Albo krótkie spodenki, szorty, krótkie spodenki. I zapomniałam na górze, tutaj jest jeszcze kurtka. Kurtka. Ok, to chyba wszystkie ubrania męskie. Przejdźmy do damskich. Kostium kąpielowy. Kostium kąpielowy. Sukienka sukienka i spódnica zielona spódnica potem jest torebka i kapelusz kapelusz damski ale może być też kapelusz męski kapelusz okej okay. zielona bluzka bluzka i szalik. Szalik. Po prawej stronie są majtki. Majtki. I biustonosz. Albo bardziej potocznie, stanik. Biustonosz, lub stanik. Są też rajstopy. Czyli tights po angielsku, stopy. W lecie przydają się okulary przeciwsłoneczne. Słoneczne. Okulary przeciwsłoneczne. I niektóre panie noszą szpilki, albo buty na wysokim obcasie. Szpilki. Szpilki. I chyba ostatnie słówko to pończochy. Pończochy, czyli stockings po angielsku. Myślę, że to wszystkie słówka już. Ok, guys, that's all for today. Thank you very much for watching. Please visit our website lepeto.org for more Polish language lessons, or subscribe to the channel if you prefer learning on YouTube. Thank you very much. Bye bye.